Leci. O, witam bardzo serdecznie. Kolego, przywitaj się. Witam. Piosenkarz. Słynny piosenkarz z tej strony. Tak. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku, na którym będziemy dalej modernizować stację. O, technologia, kurwa. Jej! No. Co ja chcę? Piosenkarz, kaszynista, kiedy robicie coś innego niż modernizacja stacji? A nie wiem, no, jak skończymy. Jak będzie zmodernizowana, to będziemy jeździć. No, pewnie tak. A co mamy robić? Co można tutaj robić innego? Po to jest ta gra. No, racja. Ja tu sobie pomaluję tory. Tutaj sobie tory pomaluję na taki kolor torów. Bardzo ładnie. Taki, teraz jest taki ten. Te tory są teraz takie szynowe. Tak było. Więcej kliknięć, dobra. Ja sobie ustawię bramkę odcięcia na dyskusję większą, będę musiał bardziej krzyczeć, ale przynajmniej wtedy nie będzie słychać krzyczenia, ponieważ to jest głośno w. No, bo to jego zespół tam trenuje. To jest zespół piosenkarza. Dlatego ja muszę niestety tutaj. No. Teraz ty. Halo? Halko. Halo, dopiero teraz nie słychać, tak? S Dopiero teraz słychać? Nie, wtedy też było słychać. A co? Teraz? Słychać. Jeśli coś teraz powiedziałaś, to nie słyszałem. A teraz? Teraz słyszę. Śmieszne. O nie wiem. Nie działa. Dobra. To jest twoja stacja, ja tu nie będę nic ten ci zmieniał teraz już, jak chcesz. Więc co ty chcesz tu zrobić? Dalej. Automatycznie określać czułość nagrania, no. Coś ci tutaj ten pomagać teraz, czy jechać na swoją nastawnię? Nie wiem, chodź tu jak chcesz. Gdzie ty jesteś? Nie jestem zielony. Jestem pod Jarocinem. To jest to. Pod nastawnią. O. I teraz. Tam Jeszcze jesteś? muszę połączyć to z bramkami Tam jesteś, naprzeciwnymi. dobra. Czyli to biały, a to niebieski. Teraz Wow. trzeba. Coś Ale nie długie te linie. działa jakby. Dobra. Halo? Halo? A, działa. To ja ci może Super. postawię. A, bo ja dałem oczywiście musiałem dać najciemniejszy możliwie niebieski na tarczy manewrową. Świetnie. Dobra, to ja idę do tego, do budki i poproszę wyjazd tam. Przemawiam jeszcze kawałek toru na czarno. Bardzo dobrze. Równouprawnienie. Chyba, że chcemy na szaro, ale Jeden wiesz. 1886, bardzo ładna cyfra. Hej! No, oj dana! Zespół tam trenuje. Opera. Bohemian Rhapsody, tak. A, kurde. No. Ty go uczyłeś w końcu tak samo jak tego. No, oczywiście. Jacksona. No to jest. Teraz. Nie bezpośrednio przeze mnie, ponieważ ja stworzyłem taką aplikację do nauki gry na pianinie. I ten mój taki, no, tutaj zgorszony pianista się właśnie uczy. Dobra. Panie dyżurny, jestem w zakładach. Na zakładzie jestem. I Dobra, to ja jadę, wjeżdżam SN81. poproszę ten. Poproszę mi przestawić wajchy tutaj w nastawni. Na wyje. Ale ja jestem teraz maszynistą. No kurde, ja teraz nie wyjadę, dobra. A ja wjeżdżam SN81. SN80, aha, bo to jest ten. Dobra, zapomniałem, to jest twoja parówka. 81 górą. Twoja parówka. Gdzie ty jesteś? Dobra. Gdzie jest parówka? Nie wiem, gdzie ty jesteś, Dobra. ale nie wiem, czy się wypełnił. Tam jesteś. Stoję pod semaforem, a czekam na gwiazdkę. Dobra, to jak zrobię manewry, to ci przestawię. Zaraz ci przestawię ten Dobrze, semafor. przyjąłem. Zaraz ci przestawię semafor i sobie też tory na szlak tam, gdzie chcę jechać. I tam uważaj, zatrzymaj się przy pandzie pod W4. W4 Ja mam się Panda. zatrzymać? Pod pandą. Przed nastawem. Okej.
przed nastawnią. Dobra. Chociaż nie, ja cię tutaj dam. O, to będzie idealne. A więc... Teraz pytanie, czy to wszystko będzie działać. Tylko lampki na semaforach nie działają. O, działają. I pić. Pić coś, glancuś. Dobra. Czyli mam na lewo. Co jest co? Teraz próba generalna z osi, znaczy właściwie nie ma osi, ale skręcania tej S81 na zwrotnicy. Ja ciekawe jak to będzie. Powinno przejechać. Uwaga, jedzie, jedzie, jedzie. Jak to? Boże, jaki to jest prostokąt. Jedzie. No tutaj poczekaj, ja muszę tutaj mieć ten. O, patrz. I dyżurny ruchu ma tu swoje okienko. Otwieramy drzwi w trakcie jazdy. Kurde. Ja pojazd jest w 100% zrobiony przeze mnie. No, no ładnie. Tylko wygląda jak prostokąt. On za szeroki jest na niego. Powiedz to swojemu Rumunowi. Co? Czy ty obrażasz Rumuna? Przepraszam. Wynoś się stąd. Nie ma obrażania Rumuna. Nie ma. Rumun jest zbyt ładny, żeby go... Swoją drezynę. No dobra, drezynę to walić. Drezyna jest silna. Dobra, nie. Ja mam tu 6 miejsc, także będę wywozić widzów. 6 miejsc się zmieści w środku? Ha! Nie wiem, ich chyba 24 osoby się mieszczą w ryjku u mnie. Daję! Chodaj. Ale to jest cały ten, to jest ryjek. To jest ryjek. Patrz ile on ma miejsc. Siada na jakimś tym. Daj się usiąść. Mi się siada, no w sumie fajnie. Mam jeszcze takiego... Ary, jakie... Kurde, dlaczego on musi stać w Poznaniu? Tak. Mam jeszcze taki... Dobra, ja idę na szlak. Ja będę pracę... Dobra, to jakby co, szlak jest zajęty tam, w tamtą stronę. Tak. Ja tam... Wprawiam. Ja sobie tu przestawiłem już zwrotnicę. A skąd mam wyprawiać? No ja już pojechałem na szlak. Szlak? No zaraz będzie. Okay. Jeszcze nie jest. Ja sobie w takim razie zobaczę, co tam dalej będzie. Znaczy... Ja mam taki statek, ciekawe, czy mnie tutaj zadziała. Dobra, to ja sobie buduję. Fajne, to no to jakby co? Wszystkie pociągi, jakie ja mam zapisane. Rumun, SM22. Wagon buraczany, wagon wąskotorowy, taki pasażer. Buraczany, Rumun. Henio, nie, to nie jest Henio, to jest Rumun. Rumun czerwony, ten lagożerny. Rumun zielony, lagożerny. LYD2. Jest taki zielony? Taki zielony. Mam tylko czerwony i niebieskie. Znaczy zielony to ja zrobiłem po prostu taki, żeby nie wiązał się z żadną kolejką. To jest pogotowie dyżurne. Tak to działa. Pogotowie lagożerne. Dobra, masz za dużo FPS-ów? Masz za dużo FPS-ów? Przeszkadzają ci w domu FPS-y? Postaw Rumuna. Czy... Co to jest? Mówię, ja tu statek. Poczekaj, zaraz mój statek postawię. To się zdziwisz. Znaczy nie mój, bo ściągnięty. Statek na to. Co ty żeś postawił? A ja mam taki sam chyba. Mam taki sam. Pip pip. Patrz jak płynie. Mam taki sam. Patrz jak płynie. To jest taki słaby, taki, który jeździ na śliczku, ale... Jak to możliwe? Ma kółka na dole. Patrz jak, ale fajnie jak patrz jak się fajnie płynie. Dobra, pawanko. Nie no dobra. Ale ładny jest. Nie wiem kto go zbudował, ale telepie cholernie. To mi się nie podoba. Jeszcze mam Borsiga, ale Borsig wygląda do dupy, jeśli chodzi o połączenie jego z tendrem. Ale fajnie się nie mieści w miarę. Dosyć, nie powiem. Dobra, to ja cię tu... A nie, tego jeszcze przykleję. Jeszcze ty... Postaw od razu semafor gwiazdowy.
Chcesz od razu ten robić wszystko? Tak? Dobra. Ja tutaj zrobię semafory wyjazdowe. Z komorami świetlnymi. Jak tamto się nazywało dźwigniowo. Kolega przypomniał, ten, który to... Tam to moje, dźwigniowo, to było dźwigniowo, tak, tak nazywał go ten pingwin. Kształtowy? Kształtowy chcesz? Słucham? Kształtowy semafor chcesz? Tak, ujazdowym są chyba najwygodniejsze, ponieważ nie trzeba kombinować z różnymi migaczami, no rację. Do żółtego, jak jest czerwony i masz 40 na godzinę, no to musisz żółty i żółty migający. No ja. A tu se... No a teraz to ty se spadniesz! Będzie wyjazd na dziad jeden, ja pierdzielę. Nie. Przepraszam, nie mówię do ciebie, mówię do semaforu. Ra. Tak. No. A nie, ja teraz sobie błąd. Ja tu robię takie opór wyjazdówki. Dobra, to szlak jest zajęty. I tam musisz swoją tą nastawnię jeszcze zmienić, bo masz tylko na stój albo na manewry zrobione. Gdzie muszę zmienić nastawnię? No nastawni tam światełka. Gdzie? No na nastawni, bo masz tylko wyjazd tutaj na szlak, możesz zrobić tylko na manewrach. Co jest niemożliwe, niedozwolone! No, ale nie wiem, bo ja tu na razie robię... Albo na napis. Żeby światełko od tam się zaparowało, zaraz będę na forum. Ale... A nie, to jest to. Pełnoprawne? Dajesz im równe prawa? Wiesz, one są dosyć takie. Powiedziałam pełnoprawne, a nie równoprawne. To są różnice, wie. Dobra, co by tu mam? 20, 10, 9. Tylko jeszcze muszę dać. 8. Tak, żeby jak jest na prosto ustawione, to nie można podać sygnału spalającego na jazdę. Trzy. Dwa. Idealnie. Jak to jest zrobione? Tak. Idealna równowaga. Co? Co? Przycisk LED. Przycisk LED. Która miała? A ja musiałam użyć tych takich przycisków LEDowych, które się świecą, ponieważ już nie miałam miejsca, żeby zrobić takie osobne lampki do manewru. O, teraz ładnie jest. Tu będą jeździć Rumuny i tu będą i tu będą jeździć pociągi jeszcze. O, tak, tak, tak mi się marzy, że tu będą jeździć pociągi. To będzie idealne wtedy. I teraz i drezynką podjeżdżać. Tu trzeba za każdym razem tak powoli zrobić to wszystko. Halo, tam skoczy. Żeby i sprawdzać, czy drezyna nie wypada. Nie, jest dużo miejsca, więc dalej jadę tym sposobem. Tu jest... Co ja tu zbudzam? To jest dziesiątka czy dziewiątka? Nie, tu jest to. Trzy. Cztery. Cztery. Oj, ja tu muszę się spieszyć z tym zakrętem. O cholera. O cholera. To ja się może wycofam. No, to tu są roboty jakby co. To wiesz, tu nie możesz nic wypuszczać. I tak. Mam tutaj następne semafory. Jeszcze tylko uwagę, czy to trzeba dodać. Picuś, bantuś. No, co ja tu mam jeszcze? No to ty tam se buduj, ty se, ja se tu buduję i będzie wszystko fajnie. Będzie dobrze. Pierwszy pociąg specjalny oczywiście wyjedzie od twojej stacji, no bo twoja stacja jest, będzie największą na razie. Co się dziwić? Za duży ten. Za dużo tego. Od razu. Nie. Od razu truje. Nie, może trochę przesada. Co to jest? Czwóreczka? Co ja tu mam? To jest piąteczka. Negatyw od przestawiania zwrotnicy. Negatyw. To powinno być...
Ja tam zaraz zobaczę, co ty tam kombinujesz. Dobra, wszystko ładnie. A muszę szybciej... Szybciej to musi wchodzić w zakręt. Raz, dwa, trzy. Dwa. Raz. Dwa. I od razu. Myk! Negatyw takie zdjęcie to jest. No ładnie, ale trochę już mało miejsca. Już następny będzie musiał być dalej. O, i tak. Dziadostwo. Oj, chyba mikrofon spadł. Dokładnie. No na scenie to się rzadziej zdarza. On po prostu trenuje, jak to będzie wyglądało na scenie, jak wypadnie mu telefon. Znaczy mikrofon. To jest wszystko zaplanowane. A jakże miałbym mikrofon? To jest profesjonalista. O, bardzo. I teraz, bo nie, czy ja muszę zrobić to, co mi się wydaje. Tak, to było chyba to 2 na 3. I teraz to znaleźć, te bloki 2 na 3, takie coś poszukuję, takiego czegoś, dobra. Nie ma jak to gadać do siebie. Smutne. Bardzo ładnie. Blok. Jep. Coś mnie tam ktoś chyba pisze, czy to do ciebie piszą? Dobrze, bo tam Discorda usłyszałem. Teraz ja muszę. Dobra, zrobię tu na zapas. Dwa. I jeden. I dwa. Ładnie. I teraz na drugą stronę. I to ja muszę tu postawić blok. Oj, właśnie. Unbox mi do mnie pisze, o. No. To się z shiftem obracał? Aha, bo tu trzeba dwie dać. Dobrze. To coś tam... Dobra, to odpiszę do Unbox Mila, bo... dobra, to ja do niego odpisałem i teraz można nagrywać dalej. Aha, bo tu jest... Nie ma jak to grać w jedną grę i do tego nie rozmawiać za dużo. Piosenkarz się skupił. Słyszycie to? To jest art. Nie do ciebie, nie podsłuchuj. To jest do widzów. Dobra, nie podsłuchujesz? Dobra, nie podsłuchuję. Potwierdził to, że artyst teraz. On słucha. On wymyśla teraz tekst piosenek. To, ale nie twórzcie, nie róbcie czegoś, że trzeba będzie oskarżyć kogoś o plagiat, bo on tego nie lubi. Znalazłem się byłem producentem Disana Ladiego. Czy widziałeś o tym, że dzisiaj jest niedziela? Co tam do mnie piszesz? Otóż nie. To do ciebie. Co, że dzisiaj... Nie widziałeś, że dzisiaj niedziela? O.
I teraz trzeba mieć kanciachy. Gdzie są moje kanciachy? O, tu są moje kanciachy, co? Zaraz tam będę ciebie prosił o manewry na... Ale muszę najpierw wrócić. Co tu teraz? Klocek. Nie! Co ty robisz? Coś tu się stanęło się niedobrego. Tutaj też muszę klocek postawić. Ta-da-dam. Chyba to jest taki trochę za wąski tor, mi się tak trochę wydaje. Co? Co? Zrobiłem wąski tor na wąskim torze. A ty masz jakieś jeszcze... Masz tak... Coś ty robisz? Co ty tam robisz? Kusi mnie, żeby tam pojechać. Ja robię manewry też samochodów. Ja zrobię tutaj na szlak. I co, nie działa? Nie, to jest za wąsko, tu jest za wąsko. To cholera. To tam do mnie napierdziela. To tam do mnie. Nie, to do ciebie napierdzielają. Oj, tu jest za wąsko. Jak to jest? Ta bramka jest podpięta do bramki. No to jest idealnie. Światła czerwonego. Co tu jest za wąsko? Mądre. Jedź, przebijaj się przez ten zakręt. Drezyno ma. To musi być bramka. And... Jedź. Patrzcie, tu jest za wąsko. Nie, tu jest za wąsko. Stanowczo za wąsko tam jest. Trzeba coś z tym zrobić. A więc można se... O, tak, taki mam pomysł. Tu se dodam i tu se odejmę. Do tego do manewru musimy... Manewr dupa. Co? Lagi na tyle duże, że mi światła dopiero po prostu. O kur... To ładnie. Ładnie ci to działa. W sensie zgasza się jedno, a potem nagle dopiero później czerwono. Dobra, drezyna prosi... prosi o pozwolenie na wjazd. Bo ich nie ma. No. A co jak nie ma może połączonego? Ale rozjazdy tylko tam. To mnie tam... Dobra, wjeżdżam. Obojętnie, jaki chcę zobaczyć po prostu, co się tam u ciebie dzieje. Wjeżdżam, panie. To ty też wjeżdżasz z drugiej strony? Boż, cholera. Pociąg się wykoleił. Boże, jak... To, nie, to nie u mnie... Ja chyba zaraz wyjdę z tego, bo... Co mi tak tutaj... Na telefonie chyba to będzie widzieć. Dobra, drezyna wjeżdża. Pip, pip. Dobra, puszczam te serwery wszystkie. Oj, coś się rozjazd skisił. Nie, no kurde! Dwa wykolejenie na dwóch metrach. To jest możliwe. Możliwe, na polskiej kolei to jest... Nie, co? Czy to... Czy... Co? Noż ty dziadzie jeden chory psychicznie, jak ja ciebie już, drezyna, nie lubię, usuwam cię. Powiem szczerze, wkurzyła mnie. Oj, mam dosyć duże wątpliwości. Idzie do negatywu czerwonego. Się zmieści. P
pieronie jeden. Jak ten Rumun nienawidzi tych rozjazdów. O nie, trzeba go zrestartować. Bo się zbawi. Jak zgaszam ten przycisk manewrów i dopiero po prostu jak będzie trzeba. Czy tu jest... Robić wskaźnik na drobnicach? Nie, tam po co. Ale nie wiem, czy tu się Rumun zmieści. No jest tak na styk, ale dobra. Proszę o przestawienie zwrotnic na szlak, halo. Gdzie chcesz? Na obrotnicę? Nie, na prosto. Nie, znaczy tutaj jest ten na skos. Chcesz wyjazd na szlak? No. Przestaw mi to. Dobra. Przestaw mi to. Dobra, przestawiło się. Jadę! Nie, nie jadę. Jadę znowu. Ciuf, 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 ciuf. Noż! Rumun Rumun jest zawsze szeroki. A tutaj zrobię na ile? No tu jest... O, tu prawie tak samo jest. Dobra, Rumun jest gorszy na rozjazdach, więc... Idziemy. Ale ładnie, ale tu, o, ale weszło. O, kurde. Ale ładny roz... O, ja pier... Papier. Ale tu wyszło pięknie, ja pierdzie. Hmm. Aż sobie zrobię zdjęcie i tak i to zdjęcie wyląduje na tym. Ha, bo mi to coś tu nie wiem. Aż. Najlepsze jest to, że mi się nie chce malować tych wszystkich torów i rozjazdów. Hokej? Unihokej. Mech. Da. Smart. Ja znowu popełniłem... Tak, znowu popełniłem ten błąd. Na polskich kolejach leniwych? Miałem teraz takiego laksa, że wnosiłem się na podróżniku, czyli strzeliłem nagle do chyba 8 kitów gdzieś na górze i... Dobra, Ru... Przygody kolejarza, nie woda. Piosenkarza. Ale tu... O Boże, ale... Aaaa! O ja pierdziel, ale mi się tu będzie ładnie jeździć. O ja pierdziel! Jak tu Rumun ładnie chodzi. Tak ładnie chodzącego Rumuna to ja już dawno nie widziałem. Co, co z Rumunami? Co ja mam do Rumunów? Ja próbowałem sobie zbudować sobie ostatnio. Rumuna? LYD2. LYD2, to... Znaczy tego, nie chodzi mi chodzi o... Średnio mi wyszło. Powiem. Ja, jakby co, to ten Rumun, co teraz ja jeżdżę, to jest ten nie lagożerny, to jest ten bez modyfikacji w ogóle. Nie wiem, bo raczej tym lagotwórczym byś nie jeździł. Nie, to się nie opłaca, on nie jest medyczny. To jest medyczny, to jest medyczny. To jest antytechniczny. To jest medyczny, to się nazywa, medyczny. Antytechniczny. Medyczny. To jest medyczny Rumun, dlatego że jak ktoś ma chorobę zwaną... Za dużo FPS-ów, to go się stosuje jako lek. Całkiem możliwe. Noż. Myślę, że jest to dobry lek. I wyszedł mi jakiś płaskak totalnie. Co? Jak ja to tam zrobiłem? Obracaj się. Już.
Nie, tu... O. A, bo to tak się robi. Dobra. Teraz druga strona. Wejdź. Tutaj. Idealnie. Klocku. Weszło. Weszło. Perfekto. Jedziemy, Rumun. Zobaczymy, jak ci się spodoba ten rozjazd. Oj, tu jest chyba trochę za szeroko. Zależy, jak mi się spodoba moim pojazdem. Oż ty! Ósemkę wyłącz. Łof! I teraz... Nie, jest perfekcyjne. Perfekcyjne, ja pierdzie... I to jak? Sytuacjone podbramkowe. Ale tu... O, pięknie się tu jeździ... Łowosz. To będzie najładniejszy zakręt. Mi się najbardziej on podoba na razie z wszystkich stworzonych przeze mnie zakrętów. Może być pod takim kątem? Czy to jest... Czy to jest krzak przepuszczający? Tak, to jest krzak przepuszczający. No nie wystrzeliłoby się na to. No i... Czy to jest... Przejedziemy obok tego krzaka? Tak, przejedziemy około tego krzaka. To bardzo dobrze. To się liczy. Ale tu... Zaraz do ciebie przyjadę i podsumuję twoją robotę. Jakby co? Co, tak dużo zro... Klocuszek, klocunio. Raz, dwa. I raz. O, bardzo ładnie. Czy ty chcesz wszystko wysadzić? Po prostu zmodyfikuję istniejący smak. Ładniutko i czyściutko. Nasze nowe motto. I think no. Ładnie i czysto. Czysto może nie, ładnie. To ładno i wyglądnie. O! I to się liczy, towarzyszu, to się liczy. To się w życiu nie bardziej. Dobra, i tutaj. I zobaczymy teraz, czy Rumun po tym przyjedzie. Czy to będzie perfekcyjne skrzyżowanie? Nie, trochę chyba za szeroko jednak. Nie! Rumun tu przy... Rumun tu przejeżdża bez... Bez zakłóceń prawie. O, ja papie. Nowa generacja zakrętów. Tak! Ten zakręt wygląda do dupy, tak jak każdy. Tutaj jest tylko najgorsze miejsce, a tu już po prostu... O, on jedzie prawie bez... O, ja... Czemu nie mogę położyć tak jak wszędzie indziej jakiś... Takiej... Tu se on nie... Teraz tu jedziemy. Tutaj cały skład sobie teraz wyjedzie, by wjechał. Zastanawiam się, czy nie usunąć przypadkiem tej mijanki chorej w tym. Świetnie.
to już będziesz. Chociaż. A zostawię to. Za każdym razem myślę, że jest za szeroko. Jest dobrze. No, no jest. No nie, wyjdź stąd. Znaczy ja nie wiem co ty tam robisz na serio, wiesz, więc... Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Raz. To jest chyba to coś. Jaki to jest rozstaw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nie, to jest dobry rozstaw już. Dobra, nieważne. Tak cały tydzień byłeś zajęty? No jo. Dosyć ładnie miałem. Nawalony. Bo ładne roboty w tym roku musiałeś mieć. Bo... Kurde, jeszcze jak? Dobra, to tutaj... sobie. Nie, to lepiej nie. To tak, teraz. Ile trwa w ogóle odcinek? 36 minut odcinka o budowie rozjazdu. Nie wiem, czy warto nazywać odcinek zbudowałem zakręt. Myślę, że nie warto, bo nic na niego No ja. Więc może, chociaż kurde się dziwię, Widać, że jesteś skromny, bo na twój, na odcinek z twoim nickiem nikt nie wchodzi. Nie kurde, będę dziadzie jeden. No a jak inaczej? No skromność. To będzie C. Perfekto. I te... W tym razie tamto będzie F. I teraz muszę tylko podpiąć. Co? Jakiego niskiego połączenia? Aha, tego. Albo co jest z niej złego? No tak trudno będzie pod tym. Wiesz, tutaj idą z niskiego tamtego. Czyli robię znowu taką gwiazdkę. No bo tutaj sobie gdzieś tam pojadę. Wbiło mnie troszeczkę. Dobrze, że to jest gra, bo raczej bym umarł pod naporem ziemi. Kwadratowej ziemi i szyny. Przyczyna śmierci. Umarł pod naporem metrów kwadratowych ziemi. Tak. I szyn. Przyszyna? Tak? Przyszyna śmierci? Wracam już wrócić pulpit w głowie. Żeby móc ładnie. A ładnie to wygląda. O Boże, ale ładnie to wygląda. Nie sądziłem, że tak szybko zacznę budowę tego odcinka torów tutaj. Nie wiem po jakim czasie. Zaczynaj, co tam musisz. To ja tu sobie mogę. O, tak, ale to nie jest, to jest do dupy. Nie, to jest szeroki. Raz, dwa, ja zapisałem trzy, to. Cztery i. Tak, szerokie. Usuń. Dwa wagony zespolone i trzy wagony zespolone. Tak samo. Sedam. Gdzie jest ten jeden? Tu jest ten jeden. Z toru bocznego będzie wyjazd na 40, nie? Co? Co? Jak z toru bocznego będzie wyjazd na 40. No na bok to tak. Z i na. To będzie 40. Will.
I teraz co tutaj jest? Nie ma. Kurde, znowu muszę tego szukać. Szukam tego takiego innego, takiego. Nie tych. To jest 3, a to jest na ile? To jest też na 3. A dobra, niech będzie. To tak, to usunąć. I teraz jeszcze. Jak to się nazywa? Teraz muszę tego poszukać. I cały ekwipunek szukać tego. Tutaj nie pamiętam, jak to się nazywa. O, pandel znalazłem. Mogę to podać przeciwko tak nogami. To nie, nie jest. Nie jest. Ja pierdolę. Co? Gdzie jest to koło, cholerno? No tu jest, dobra, nieważne. To sobie od razu też wezmę. Mam łożysko, dobra. Czy ty wyłączyłeś teraz jakiś samochód, czy co? Nie, ja, mnie nie było. Nie, co nazwali? Łożysko, napisałem L przed chwilą. O, teraz mogę. Raz. To. Jak to się teraz. To do żywia, ja to połączyłem. Jak to się obaca? Boże, to teraz będzie wąskie. Oj, chyba. Chyba zrobiłem dziurę w wagonie. Zaraz do ciebie przyjadę, tam zobaczę, co się stanęło. No wiem, że mechanik to wszystko sobie dobry poradzi, ale i tak warto zobaczyć, co się dzieje. Które to jest? Nie wiem, sobie odznakować to. To jest od tego. Teraz pomalować. No tam dalej są sprawy. No. Nie wiem, jaki to jest kolor. To jest stąd. O, czekaj. Jeszcze na starym wszystkim. A, dobra, już wiem. Ramki nie działają tak jak przyciski. Jak się z jednej bramki podłączy do drugiej, to jest inaczej. Zapisz. Bardzo ładnie. I teraz postaw taki. Co ja tutaj? Co? Które to jest? Aha, to są... Postaw. I teraz trzeci. Bardzo ładnie. Co to za ośle? To się tak jeszcze obracało? Jaki to człowiek wymyślił zły? Ja pierdzielę. Nie, to może to przyspawaj jednak. Czy można? Przyspawam tu ziemię. Nie można. O nie. Ale byłem... Ale o Boże, co to było? Co ja zrobiłem? To dlatego to tu było. A tutaj nie. Bo on nie jeszcze. Co ja tu już mi zrobił? Czy to do tego? Jeszcze tego nie podpadł. Nie mam tego koła w zapisie. O nie. Nie trzeba. Ja sobie tego nie zrobiłem wszędzie. Takt! O nie! Weź to usuń.
Zaraz tam do ciebie podjadę. Tylko muszę naprawić błędy na górze. No, to... Zapisz. Tak, napisać. I teraz weź postaw taki drugi. A to będzie długi odcinek, ładny taki. To tak, mnie interesuje tylko bok. To ja nie wiem. Bok. Dobra, to tak zrobię. I tak jeszcze było fajnie. Nie, to nie do tego. To tak. Tak. Czyli to nie jest na wincie? Aha, oba nie są na wincie, to to super. Dobrze. Jakby to, to mówię do siebie po to, żeby jakoś to kontrolować. Dobrze. Żeby nie było ciszy radiowej. I bardzo dobrze. Też powinienem coś mówić, ale czasami mi się nie chce. Ale proszę nie narzekać, jakby co. Jest to umiejętnie zastosowane. Tak. Potwierdzam. Nie wiem co ja to odwalam. Halo, manewry. Od razu mówię, że on już kiedyś nagrywa. Oj. Coś się, ktoś chyba się wygadał się. A prosiłem, żeby byli. Rodzeństwo? O kur... Trochę tak daleko tu jest od tego. Co tu mamy? Co ja tu odwaliłem? Usuń to. Jak najprędzej. Usunąć to. I teraz. Które jest na windzie? To jest na windzie? Nie, to nie jest na windzie. Boże, jeszcze do Rumuna podpiąć to trzeba. Tak. Czyli tak. Ładnie, nice. Nice. Teraz ośka do góry. Tak. Teraz tak. Teraz tak. Teraz tak. Teraz tak. Działają manewry na jednym. Ja? Na drugim robię. Tak. Lepiej, od razu lepiej. Rumun ma te, na tej samej wysokości? Dobra. I teraz można sprawdzić, czy to działa. Jest na tej samej wysokości. To bardzo dobra informacja dla mnie. Mogłem trochę oddalić. Dobra, nie wiem. Teraz tu. 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 Przejdź na drugą stronę. Tu.
I teraz muszę odjechać do niego. Co ja tu z... Aha, i to jest tak zrobione. Dot. To... Ale ładnie to jeszcze to się tak. O, to się tak. O, ja pierdzielę, jadę. Dobra, ty masz podłączony. O, krzyż ty, dziadzie, jed. Co się stało? Coś się. Podawać? Nie. Ale co tak robię? Właśnie też to czuję. Nie, nic się nie. To się u mnie stało. Jeśli u ciebie laguje, to się u mnie stanęło. Wyjdź stąd! Nie! Dżownico jedna! Dżownica mnie zażarła! Pomocy! Kurde, chciałem zrobić niespodziankę, ale taka trochę do dupy wyjdzie. Nie mogę nic zrobić. Negację do tego. Help. Co tu się dzieje? Dlaczego to jeszcze bardziej się w... O ja pierdzie. No co tak reaguje? Próbuję ocalić nas przed tym. Przed dżownicą zżerającą wszystko, w tym FPS-y. Nie, tam nie postawię, nie mam pomysłu, muszę coś zniszczyć. Czyli muszę napełnić manewry. Nie, muszę tu wejść. I... Wyjdź tu stąd. Jestem wolny! O! Pij coś gorącego. O, podało się, to niedobrze. Niedobrze? Tak, niedobrze. A, bo to jest negatywne. Coś się dziwnego dzieje. Brum, 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 brum. Nie, nie rób mi tego! Już mam koszmary po tobie, ostatni raz. Te ośki skrętne jeszcze tutaj są do dupy. Ha. Dobra, ale na razie spróbuję pokonać zakręt. Brum, 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 brum. Rumun? Brum, brum, jadę Rumunem! Brum. Brum, brum, Brumun? Dobrze, niech będzie Brumun. Dobra, Brumun zmierza na stację. Masz już kontrolę nad tym semaforem tutaj wjazdowym, czy nie? Czy nie? Słucham? Masz kontrolę nad tym semaforem tu wjazdowym? Kurde, muszę sobie... Nie, jeszcze nie. Wspinam muszę... na razie wjazdowy. Mi chodzi o wjazdowy. Dobra, czy... Mogę przejechać przy tym... Jeszcze nie. Tam też chyba... Nie! Pistony i sensory. Co ty ciągniesz Rumunem Ryka? Co? Nie Ryka! Wagony normalne. Co? Tylko łożyska, które się... Które łączą. Okej, nie ważne. Rumuna. Brumuna. Dobra. Brum. Dobra, niech będzie. Ładnie się zachowuje. Brum, brum.
One są zbyt lekkie na tym. Dobra, mogę pominąć sygnał wjazdowy? Mówię, że nie mam kontroli. Zresztą jest skasowany. No ja. Ale tak fajnie się zapytać dyżurnego ruchu. Brum, 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 brum. Ciągnie. Jedzie, dobra. To podaj tam na perony wjazd mi. No każdy jest peron to, ale... Na peron pierwszy. No, przed nastawnią. Przed nas... Tak. Borumun nie lubi prostego toru. No to ja też. Ale chcę wreszcie przyjechać Rumunem. Bo Rumun nie lubi jazdy na zwrotnicy w kierunku zasadniczym. Teraz będzie próba generalna i wyobraź sobie na mapie takie Rumuny jeżdżące z takim składem. Będzie zacinać. Będzie lego. Muszę... Ale to ładnie wygląda, Boż! O! Ile ludzkości ogląda? Co? Ja nagrywam, nie, ja robię odcinek, ja robię odcinek. Taki długi dosyć, masny. Okej, dobra, miejsce się. Czyli tamten chyba też... Chociaż... Nie, tamten chyba nie mieści. Co najwyżej się zmieni? Co, on się w peronach nie mieści, czy co? Nie, to jest ten, rozum. To jest ten lagun twórczy. Nie, to jest zwykły Rumun. To i tak lagun twórczy. No bo zobacz co, co on ciągnie i zobacz złącza, które... Ale patrz jak to fajnie wygląda, jak on ciągnie, widzisz? Jak one się... Wagony się po jakimś... Ten sprzęg taki... No bo on się zbagował trochę. Ten sprzęg... Poczekaj. Ale patrz na to. Patrz na to. Patrz na to wagony. Powiedzmy, że w takim razie Rumuny będą przyjmowane tylko na tor ten. No, bo Rumun nie lubi zwrotnic. Na zasadniczym i na tego przejazdu. I że będzie mógł jechać tylko w stronę tam, gdzie mamy na razie czynny smak. I stamtąd przyjeżdżę. Dobra, jadę. Nie lubi zwrotnic. Podaj wyjazd. Ja zakończę na wyjeździe. Nie wiem, jeszcze nie jest podłączony chyba, a nie jest. No wyjazd w tamtym kierunku nie jest. Jest, ale... A, bo w drugim chcę. Ja chcę tam, już nie zawracam, jadę do Dźwigniowa. Połączyłeś już Wajchowo? Poczekaj. Pasażerowie muszą się... No, pasażerowie wsiadają. A ja zrobię zdjęcie sobie. O, no, takie ładne. Jedź. Przej, mam odjazd o... O 14 po. A ja mam w ogóle rozkład jazdy. Jo. Dobra, to ja daję o 14 po niby. Dobra, to który tu był? A patrz jak te wagony! Weź! Zamknij tam drzwi! Zamknij drzwi! Jest tak. Jest... Chyba... Jest nawet... Jest tutaj... Jeden Namriek Express? Co? Gdzie jest Namriek Express? Na pewno jest tu... Weź zamknij drzwi. Ursik pośpieszny. No. W to jest co? WLS-ka? Nie, czekaj. Dobra, ale patrz jak to pięknie wygląda. O Boże, jak ten wagon się z tyłu zaczął. Jak to się ten wagon... Stacje są tak. Jarocin, Rychowo, Krzyżowice, Wajchowo. Dźwigniowa to jest w końcu. Zamknij drzwi, bo jadę z otwartymi drzwiami. Dobra, walić to. Halo, przekroczona skrajnia. Jaka przekroczona skrajnia? Drzwi przekroczyły skrajnie. Dobra, rozpędzam. Jest na szlaku. Jo. O ja. Dobra. To ja się żegnam. Kolega się też żegna. Oj! Oj, niebezpiecznie się zrobiło, dobra. Tak, kończymy? Tak. Ja kończę.
Dżownica na szlaku, więc najpierw się żegnam na OBS-ie. Do widzenia. Kolega się żegna?